Dzień dobry, Paulina Drażba, zapraszam na czerwony dywan. Państwa i moim gościem jest oczywiście Kasia Glinka. Witaj, Kasiu. Kasia, na którą długo czekałam, ale wreszcie jest. Wyjaśnijmy od razu, bo to tak trochę niebezpiecznie zagrało, niebezpiecznie zabrzmiało. W stanie. Wszystko w porządku, prawda? W dobrym stanie. W dobrym stanie. To znaczy, dementujemy. Nic się nie dzieje w twoim ciele i tak dalej. Ten nowy stan, drodzy państwo, to jest coś niesamowitego, co się dzieje z Kasią, bo Kasia za każdym razem, jak ją ostatnio spotykam, wygląda coraz lepiej, coraz szczuplej, jest coraz bardziej uśmiechnięta, dlatego że po prostu postanowiłaś się ze sobą sama zmierzyć. Postanowiłam się zmierzyć ze sobą, ze swoimi słabościami. Postanowiłam wrócić do formy sprzed czasu, kiedy jeszcze byłam w ciąży. Ostatnie 2 lata poświęciłam głównie pracy i swojemu synkowi. I teraz jest czas dla mnie i postanowiłam wziąć udział w triatlonie w związku z tym. Postanowiłaś sobie nieźle przyłożyć, bo to wyzwanie, prawda? Ogromne, tak. Mm-hmm. Chwilę się zastanawiałam, jak rozmawiałyśmy, bo to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że jeśli mogę coś dla siebie zrobić i już teraz wiem, że taka adrenalina i tyle energii, mm-hmm. którą dostaję dzięki tym ćwiczeniom, które wykonuję właściwie w tej chwili codziennie, że lepszej decyzji po prostu nie mogłam podjąć. Bo wyjaśnijmy, jak teraz wygląda twój dzień. To nie jest tak, że ty sobie postanowiłaś, że wystartujesz w triatlonie i tylko za 8 miesięcy po prostu przepłyniesz, przebiegniesz i pojedziesz na rowerze, tylko ty masz treningi teraz właściwie bez przerwy chyba, tak? Tak, trenuję codziennie i rzeczywiście muszę przyznać, że te pierwsze tygodnie były ciężkie, bo jednak organizm jest zupełnie nieprzyzwyczajony, ale w tej chwili czuję już z tego ogromną radość. Mam bardzo dużo siły i kiedy mam dni przerwy, bo ćwiczę na razie 5-6 razy w tygodniu, i kiedy mam ten dzień przerwy, to myślę sobie, a może jednak nie robić tej przerwy, może ćwiczyć, może szkoda dnia. To jest naprawdę bardzo zarażające. Czyli tak ci się to spodobało, że właściwie teraz już mogłabyś i ze 12 razy w tygodniu potrenować? Tak będzie, zdaje się, z tego, co się orientuję, pod koniec lipca, albo właśnie w lipcu i w czerwcu. Do tego dojdę, do tych 12 dojdę. Jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że te chwile, te 2 lata, kiedy urodził się Filip, to było dzielenie czasu pomiędzy teatr komedia, pomiędzy plan serialu Barwy Szczęścia. Oczywiście pojawił się również film Wkręcani. Teraz mówisz, że wreszcie masz czas dla siebie, ale to chyba też wymaga przeorganizowania kalendarza. Kto na tym cierpi albo co na tym cierpi? Wiesz co, paradoksalnie nikt na tym nie cierpi. Muszę ci poprawić, ja pracuję w Teatrze Kwadrat. Kwadrat, tak. To jest dość ważne. Nikt na tym nie cierpi, dlatego że paradoksalnie im więcej masz zajęć, tym tak naprawdę potrafisz się lepiej zorganizować. Ja przynajmniej tak mam. Więc staram się mieć dużo czasu dla swojego dziecka i to jest gdzieś priorytet, ale bardzo kocham właśnie pracę w teatrze, więc znajduję na to czas absolutnie. I potrafię znaleźć czas dla siebie i jakoś wszystko umiem to w tej chwili pogodzić. A czy to jest tak, że Filip i Przemek trochę organizują twój kalendarz, czy ty wszystko pod nich jednak, czy właściwie oni się do twojego kalendarza muszą dopasować? To no jak jest naprawdę? No, nie wiem, jak to jest. Wiesz co, to jest tak, że to chyba nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Mm-hmm. Wiesz, jak to jest, kto do kogo się dopasowuje. Chyba jest tak, że ja chyba dopasowuję się do Filipa najbardziej. Mm-hmm. Bo on chodzi spać o określonej godzinie, więc moje życie musi być tak ustawione, żeby móc spędzić z nim jakąś część dnia. I on jest gdzieś chyba wyznacznikiem w ogóle całego rytmu dnia. Mm-hmm. A to jest już rozrabiaka? To synuś mamusi, czy jednak trzymasz tamę z ojcem? Póki co chyba jest tak, że kocha tak samo mamusię i tak samo tatusia. Udało nam się tak gdzieś poprowadzić go póki co, że bardzo dobrze czuje się z mamą, ale tak samo dobrze czuje się z tatą. Wydaje mi się, że ma więź z jednym i z drugim bardzo, bardzo podobną. Czyli już wiem, że tak, świetna matka, ma czas dla siebie, teatr Kwadrat, Barwy Szczęścia, no ale właśnie pojawia się również w twoim życiu Piotr Adamczyk, któremu niestety kolejny raz dajesz kosza, jak możesz. Właśnie to jest ciekawe, z Piotrkiem śmialiśmy się, że właściwie spotykamy się na krótkie momenty w tych filmach, w których gramy i za każdym razem mamy namiętne sceny pocałunków, po czym niestety... Glinka porzuca papieża. Moja postać porzuca brutalnie. Piotra, ale to są miłe spotkania. A powiedz, jakie masz plany? Plany mam takie, że przez te najbliższe pół roku na pewno będę intensywnie, będę na pewno bardzo intensywnie trenować.
Dobrze, a barwy szczęścia, bo ostatnio widzieliśmy dosyć dramatyczne chwile związane z twoją bohaterką, ponieważ wydarzył się wypadek i to chyba nie były jednorazowe dramatyczne chwile, bo ten wypadek będzie miał swoje konsekwencje, prawda? Kasia Górka będzie chyba miała problemy ze zdrowiem. No właśnie, to nie wiem, ile mogę zdradzać, natomiast na pewno losy Kasi Górki będą bardzo skomplikowane i bardzo dramatyczne w najbliższym czasie. W tej chwili już kręcimy tę serię, w której rzeczywiście życie Kasi Górki bardzo, bardzo się zmieni i będzie naprawdę dramatycznie. Ciekawie masz kobieto w życiu, widzę. Zawodowym, tak. Prywatnie też całkiem nieźle biegasz. Ale nie tak dramatycznie. Bardzo ci dziękuję. Dużo szczęścia w takim razie prywatnie. Więcej barw szczęścia kolorowych. Dziękuję.